Witam, Ichumen, 5 maja. Tragedia, masakra, koszmar. Parapeciak, córka zbyt obficie nakarmiła rybki i krewetki. No nie muszę mówić, co się stało, wszystko pozdychało. Niestety parapeciak do restartu. Nie da się go uratować. Wszystko skisło. Druga z tragedii to jest również dzieło mojej córki. Rozkręciła zaworek przy cytrynowni, przez co cały kwasek dostał się do sody, zużyło się cały zapas mocy, więc trzeba będzie to od początku wystartować. No, ale to jest jeszcze pikuś. Największa tragedia, jaka mnie spotkała, to jest przeciekające, cieknące akwarium. W prawym tylnym rogu akwarium cieknie, no dosyć sporo. Zauważyłem to niestety zbyt późno. Mebel, na którym stoi akwarium, cała ta szafa, no niestety spuchła, przegniła, nadaje się do wyrzucenia. Spuszczę całą wodę, uratuję ile się da. Doleję z powrotem, wytnę całe rośliny. No niestety zrobię akwarium, on musiał postawić nowy mebel. Czekamy, no niestety restart. W następnych filmach wrzucę, jak zrobić tło strukturalne, pokażę restart akwarium oraz jak dodać kolejną świetlówkę do standardowej obudowy. Na razie.